Dzień dobry moi kochani. Dziś zapraszam Was na film, w którym przyjrzymy się, porównamy sobie dwa, dosyć bym powiedziała, popularne kosmetyki. Jeden popularny od lat, drugi, który jest stosunkowo niedawno na naszym rynku, ale też zyskuje coraz większą popularność. Sprawdzimy, co tam w składach tych kosmetyków się znajduje, czy warto po nie sięgać, czy też nie. Poznacie moją opinię, także zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania. Jak widzicie po tytule, dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o marce Cetaphil, a w sumie to o słynnej emulsji micelarnej oczyszczającej do skóry suchej i wrażliwej, jak również o marce CeraVe, czyli o też takiej emulsji, mam ją tutaj nawet przed sobą, nawilżającej emulsji do mycia dla skóry normalnej i suchej. Dlaczego te dwa produkty? Dlatego, że może zacznę tutaj od tego, że markę Cetaphil znam już od kilku dobrych lat. I zapewne większość z Was też już o tej marce słyszało, na pewno mieliście okazję ją przetestować, a przynajmniej spróbować kilku produktów z tej marki, albo nawet jednego. Zapewne na wizycie u dermatologa słyszeliście o tej marce, pewnie ktoś Wam polecał. I nie ukrywam, że jeśli oglądacie filmy na YouTubie, a zwłaszcza na YouTubie zagranicznym, to też ta marka bardzo często, zwłaszcza ten produkt, gdzieś tam się przewija. I powiem Wam, że kiedy marka weszła na nasz polski rynek, ja jeszcze wtedy oczywiście nie nagrywałam filmów na YouTubie, ale byłam już blogerką kosmetyczną, postanowiłam przetestować, sprawdzić sobie tę słynną emulsję, o co tyle szumu i dlaczego tak wszyscy ją polecają, wypowiadają się na jej temat tak dobrze, tak nią zachwalają i czy rzeczywiście jest to tak fantastyczny produkt. Przetestowałam, pamiętam, że zużyłam wtedy całą, dosyć dużą butelkę tego opakowania. Czy byłam zachwycona? Powiedziałabym, że to nie był zły produkt, nie był też najgorszy produkt, ale czy to był kosmetyk, który wywołał u mnie jakiś efekt wow? No nie. Tak naprawdę interesowanie się składami kosmetyków, przyglądanie się im bliżej zaczęło się dużo później, więc ja kupując jeszcze wtedy ten kosmetyk nie zdawałam sobie sprawy z tego, co on tam w składzie posiada, jak działają poszczególne substancje. No i tak jak mówię, zainteresowałam się pewnie tak jak Wy, po wszelkich tych opiniach pozytywnych kupiłam, przetestowałam, wypróbowałam i chyba to był pierwszy i ostatni raz, kiedy po ten kosmetyk sięgnęłam. Raczej przez te ostatnie lata do niego nie wracałam. Natomiast na potrzeby dzisiejszego filmu kupiłam sobie opakowanie tej oto nawilżającej emulsji do mycia z CeraVe i stwierdziłam, że zobaczę, porównam, zobaczę jak ona się sprawdza. Wiem, że jest też dostępna wersja dla cery mieszanej i tłustej, ale w związku z tym, że ta słynna emulsja z Cetaphil jest przeznaczona do skóry suchej i wrażliwej, stwierdziłam, że warto by było jednak porównać obydwa produkty do tego samego typu skóry. Tutaj też muszę zauważyć ważną sprawę, otóż ja jestem posiadaczką cery mieszanej, więc ten produkt nie do końca jest dla mnie, ale CeraVe to też jest taka marka, która jakiś czas temu, jak pojawiła się na naszym rynku, była dosyć mocno reklamowana przez influencerki na Instagramie. Może niekoniecznie ten produkt, ale generalnie marka, ze względu na to, że w swoich produktach umieszcza m.in. ceramidy. Obydwie marki, czyli CeraVe i Cetaphil, są to marki dermokosmetyków, więc tutaj też zauważam, że nie są to produkty naturalne, sprzedawane są zazwyczaj w aptekach, sklepach aptecznych lub sklepach typu Superfarm, na dziale gdzieś tam dermokosmetyków, więc też musicie liczyć się z tym, że dzisiaj nie będziemy mówić o działaniu na zasadzie kosmetyków naturalnych, tylko skupimy się na takich składach, które są bardziej chemiczne. No i dobrze, zacznijmy może sobie od tej słynnej emulsji micelarnej oczyszczającej z marki Cetaphil. Co takiego znajdziemy w składzie tego produktu? Otóż, uwaga moi drodzy, skład jest prosty, krótki, nie zawiera jakichś dziwnych, skomplikowanych substancji i to bardzo dobrze świadczy o marce.
Ja jestem zwolenniczką kosmetyków, które mają raczej, powiedziałabym, średnie składy. Czyli nie są one zbyt proste, zbyt krótkie, kosmetyki składające się z jednej z dwóch substancji, ale też nie są nie wiadomo jak ogromne, że trzeba się domyślać, co tam dokładnie znajduje się w tych składach, kombinować, zastanawiać się nad ich stężeniami itd. Więc jeśli chodzi o skład kosmetyku, tej emulsji Cetaphil i jego kompozycję, to powiedziałabym, że jest dobra, bo jest on średni, jest on prosty, nie ma tam żadnych udziwnień, skomplikowanych substancji. To, co jest również bardzo ważne, to w składzie tej emulsji nie mamy zapachów, nie mamy żadnych substancji zapachowych i to bardzo dobrze świadczy o producencie i o całej formulacji, ponieważ wiemy, że substancje zapachowe, sztuczne zapachy mogą działać alergicznie na skórę, mogą ją podrażnić. Więc jeśli mamy produkt przeznaczony dla wrażliwców, to bardzo dobrze by było, żeby w składzie tego produktu nie było jednak zapachów. Ale co tam jeszcze znajdziemy? Otóż w składzie tej emulsji Cetaphil mamy wodę, tłusty emolient, humektant, który jest również promotorem przenikania w jednym, konserwant, 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 SLS i emolient. I to wszystko. No i teraz zatrzymamy się na chwilę przy analizie składu tego kosmetyku. Tak jak powiedziałam, skład jest prosty i to widać. Mamy bazową wodę i okej, bo gdzieś musimy zawiesić te substancje myjące. No i teraz mamy, tak, mamy emolienty, które, jak wiemy, bardzo dobrze wpływają na naszą skórę, zwłaszcza skórę suchą, tworzą na jej powierzchni taki niewidoczny, delikatny film, dzięki któremu nie ma tej nadmiernej ucieczki wody z naszego naskórka, zapobiegają temu, chronią tą naszą skórę przed działaniem czynników zewnętrznych, które mogą ją podrażniać i to jest bardzo, bardzo wskazane, bardzo dobre. Dodatkowo mamy humektant, który w połączeniu z emolientami bardzo fajnie może działać, dlatego że humektanty mają taką możliwość absorbowania wody w naskórku, a przez co też powstrzymują właśnie tę nadmierną ucieczkę wody z naszego naskórka, więc jak najbardziej ich połączenie humektantów i emolientów w formule kosmetyku jest wskazane. Co prawda, humektanty, część tam z niektórych humektantów ma taką zdolność przenikania do wnętrza naszego naskórka. Dla jednych może to być dobre, dla innych nie. Tutaj nie będę się rozwodzić na temat tego, jak to jest z działaniem substancji szkodliwych, nieszkodliwych i tak dalej. To nie jest temat na dzisiejszy film. Natomiast to, co również znajdziemy w tym kosmetyku, to trzy konserwanty w postaci popularnych, znanych parabenów. Parabeny, jak wiemy, są to substancje konserwujące najlepiej przebadane na naszym rynku. Co prawda są to substancje kontrowersyjne i o parabenach będzie oddzielny film na moim kanale. Natomiast konserwant w kosmetyku jest jak najbardziej wskazany. Dzięki niemu, jak wiecie, mamy to bezpieczeństwo, jeśli chodzi o oddziaływanie mikroorganizmów na samą formułę kosmetyku, ale też na naszą skórę. No i teraz pytanie jest takie. Trzy konserwanty. Mamy wodę, mamy dwa emolienty, mamy jeden humektant, mamy trzy konserwanty. Czy to jest dobre, czy to jest złe? Na ten temat też rozwodzić się nie będę, chociaż muszę zwrócić Wam uwagę na to, że w przypadku skóry wrażliwej im mniejsza ilość konserwantów w kosmetyku, tym lepiej dla nas, bo wiemy, że wrażliwcy też mogą, tak jak na zapachy, źle reagować na konserwanty. Ważne jest tutaj też to, jakie są stężenia oczywiście tych konserwantów i cała ta kompozycja, bo one muszą być w odpowiedniej dawce w kosmetyku, nie mogą jej przekraczać, to też jest bardzo ważne. Ale niestety pojawiają się pewne wątpliwości, że jednak mimo wszystko mamy trzy konserwanty. No dobrze, i jeszcze jeden składnik, który musi znajdować się w substancji,
preparacie myjącym, oczyszczającym, to jest substancja powierzchniowo czynna, czyli właśnie taka substancja, która będzie usuwać te zanieczyszczenia, brud, doczyszczać nasze pory skórne, która będzie dawała nam zamierzony efekt w przypadku preparatu oczyszczającego. I tych substancji powierzchniowo czynnych na naszym rynku jest naprawdę ogromna ilość. Tutaj w składzie tego kosmetyku mamy SLS. Mimo tego, że SLS jest zastosowany w bardzo niskim stężeniu, jeśli chodzi o substancję, jeśli chodzi o całą formulację tego oto preparatu, to mimo wszystko jest to SLS. I co wiemy na temat SLS-ów? Wiemy, że są to substancje bardzo dobrze oczyszczające naszą skórę. Ale wiemy również, że w przypadku długotrwałego stosowania SLS-ów może, ale zaznaczam, nie musi, dojść niestety do uszkodzenia naszego hydrolipidowego płaszcza skóry, czyli takiej warstwy, tego co chroni naszą skórę. Jeśli ten hydrolipidowy płaszcz zostanie uszkodzony, no to wtedy może dojść do przesuszenia. Wy zaczniecie odczuwać po pewnym czasie codziennego stosowania takiej emulsji lub innego preparatu, który zawiera w składzie SLS, że skóra będzie bardziej naciągnięta po myciu. Zauważycie, że ona jest taka bardziej napięta, nie do końca przyjemna. Ale może też dojść do jakichś podrażnień, może dojść do uwrażliwienia, do zaczerwienienia skóry. Tutaj tych składowych może być naprawdę dużo. Także jeśli chodzi o moją opinię z zastosowaniem SLS w preparacie, który ma być do skóry suchej i wrażliwej, to powiem Wam szczerze, że nie do końca mi się to podoba. Ja bym tutaj postawiła na substancję powierzchniowo czynną, oczyszczającą, która znacznie mniej agresywnie działa na naszą skórę. Ale uwaga, jeśli jesteśmy przy SLS-ie, to musimy też wziąć pod uwagę pewną sprawę. Otóż w świadomej pielęgnacji, wybierając kosmetyk, który gdzieś w składzie posiada SLS i wiedząc o tym, że może on tak zadziałać na nasz hydrolipidowy płaszcz, warto pomyśleć, jakie następne kosmetyki próba wprowadzić do pielęgnacji, żeby uzupełniały niedobory tych wszystkich lipidów, które gdzieś tam znajdują się w skórze, które na przykład SLS może gdzieś tam z tej skóry wymyć. To jest właśnie ta świadoma pielęgnacja, czyli dobieranie takich kosmetyków, kolejnych kosmetyków, które będą dobrze działały. Na pewno często spotkaliście się z opinią u dermatologa, że po zabiegach, po różnych zabiegach kosmetycznych, mniej lub bardziej inwazyjnych, czy na przykład podczas stosowania różnego rodzaju terapii w leczeniu skóry, lekarz poleca Wam właśnie tego typu preparat do mycia skóry. I z jednej strony ok, bo mamy krótki skład, prosty skład, nie ma tutaj żadnych substancji, które mogłyby działać bardzo szkodliwie na skórę, ale z drugiej strony mamy preparat, po którym tak naprawdę dermatolog powinien udzielić takiej, polecić kolejne kosmetyki, które warto wprowadzić, żeby jednak to wszystko razem miało sens i fajnie się komponowało. Powiem Wam, że ostatnio w tej mojej dziedzinie takiej kosmetologii bardziej profesjonalnej bardzo głośno mówi się o tym, że dermatolodzy powinni zacząć współpracę z kosmetologami, którzy będą układać pielęgnację pozabiegową. Że bardzo często dermatolodzy skupiają się na kwestiach leczenia skóry, ale już nie pomagają swoim pacjentom w tym, żeby odpowiednio dostosować pielęgnację skóry domową, żeby to wszystko razem miało sens i żeby dawało efektywne działanie i takie skuteczne rezultaty. Niestety tak nie jest, chociaż widać już coraz częściej, że dermatolodzy współpracują z kosmetologami i pacjentom zaleca się właśnie tego typu działania. Więc zostańmy jeszcze na chwilę przy tej emulsji Cetaphil i przy tym składzie. Preparat, który stosujemy do oczyszczania z wodą, a jak wiecie, woda zmienia pH skóry,
Co prawda, producent informuje o tym, że można go stosować nawet bez użycia wody. Ja się z tym absolutnie nie zgadzam. Uważam, że preparaty myjące, które zawierają w składzie substancje powierzchniowo-czynne, mimo wszystko powinno się ze skóry zmywać, a nie pozostawiać je na naszej skórze. Dlatego też uważam, że woda jest tutaj najlepszym rozwiązaniem, później tonizacja i odpowiednie kroki pielęgnacyjne. Pamiętam, że stosując owy preparat, ja jako wrażliwiec nie miałam problemów z podrażnieniem, z zaczerwienieniem, z jakimś silnym przesuszeniem. Ta emulsja fajnie doczyszczała skórę, chociaż nie do końca była komfortowa ze względu na swoją konsystencję, bo stosowana na wacik, tak jak zalecał producent, miałam wrażenie, że ta skóra jest taka lepka, nieprzyjemna, więc jednak zmywanie tej emulsji przy pomocy wody było najlepszym rozwiązaniem. Skład zostawmy teraz na chwilę. Porównajmy sobie z drugim preparatem, który ma podobne zastosowanie, który również ma oczyszczać skórę, ma ją również nawilżać, ma być odpowiedni dla wrażliwców. A jak wygląda jego formuła? No i teraz jak widzicie, więcej mamy składników w preparacie oczyszczającym z CeraVe. I jakie są to składniki konkretnie? Mamy tutaj wodę, glicerynę i teraz mamy tłusty emolient, konserwant, kolejny emolient, kolejny tłusty emolient, substancję powierzchniowo-czynną, substancję powierzchniową-czynną, tłusty emolient, znowu substancję powierzchniową-czynną, konserwant, chelator, wzmacniacz konserwantów. No i teraz regulator pH, substancję powierzchniowo-czynną, ceramid NP, ceramid AP, fitosfingozynę, cholesterol, ceramid, cholesterol, hialuronian sodu, zagęstnik, polimer, witaminę E oraz ceramid EOP. Dotrwaliście do końca? Mam nadzieję, że tak. No i teraz w składzie tego oto kosmetyku mam dużą ilość emolientów, czyli znowu mamy substancje, które będą zabezpieczały ten nasz naskórek, chroniły naszą skórę przed tym, co do niej dociera z zewnątrz i przed tym, co się dzieje od wewnątrz. Mamy też kilka substancji powierzchniowo-czynnych, które już nie są SLS-ami i są to zdecydowanie łagodne substancje powierzchniowo-czynne, które będą oczyszczały tę naszą skórę tak jak powinny oczyszczać. Mamy oczywiście bazową wodę. Mamy konserwanty, które nie są parabenami. To jest inna grupa konserwantów. Natomiast to, co tak troszeczkę mnie zaniepokoiło, to to, że jeden z tych konserwantów jest dosyć wysoko w składzie. To mogłabym się tutaj do tego przyczepić. Natomiast nie ma tutaj w formule również związków zapachowych. Mamy za to ceramidy, trzy ceramidy, które bardzo fajnie wpływają na skórę, zaraz też Wam o tym opowiem. Mamy cholesterol i mamy witaminę E oraz mamy fitosfingozynę. Czyli tak można by było powiedzieć, że w składzie tego preparatu mamy oprócz substancji tworzących formułę, oprócz substancji myjących i tych nawilżających emolientów, mamy również substancje, które będą odbudowywały cement międzykomórkowy, będą działały na płaszcz hydrolipidowy i też troszeczkę wspomagały to działanie przeciwtrądzikowe, zaskórnikowe, czyli ta fitosfingozyna, zaraz też jeszcze do niej nawiążemy. Nie jest źle, słuchajcie, nie jest źle, oczywiście nie jest też rewelacyjnie dobrze, ale nie jest źle. Czyli mamy teraz dwa kosmetyki, Cetaphil i CeraVe oczyszczające, które mają, ja bym powiedziała, średnie składy. Nie są one ani najgorsze, ani najlepsze. Są to dwa preparaty, które się bardzo od siebie różnią pod względem zawartości substancji w formułach, natomiast będą działały bardzo podobnie, czyli będą oczyszczały naszą skórę. Co prawda, emulsja nawilżająca z CeraVe będzie jeszcze dodatkowo wspomagała pracę naszej skóry. No i właśnie, mamy tutaj te ceramidy, które będą działały na ten cement międzykomórkowy. Ja o cemencie międzykomórkowym też już Wam opowiadałam w jednym z moich filmów, czyli zapewne pamiętacie, że jest to takie spoiwo, które łączy komórki naszej skóry. Jeśli coś dojdzie, coś wpłynie
na rozszerzenie tego spoiwa międzykomórkowego, no to wtedy do tej naszej skóry mogą dostawać się różnego rodzaju zarazki, bakterie, może się z nią dziać wiele nieprzyjemnych sytuacji. I ceramidy są bardzo zbliżone do lipidów naszego cementu komórkowego, zwłaszcza te trzy ceramidy, które zostały zastosowane właśnie w tej emulsji, i one będą tak jakby odbudowywały to uszkodzone spoiwo, będą odbudowywały ten cement międzykomórkowy i przez to też bardzo fajnie wpływały na to, żeby nie było tej nadmiernej ucieczki wody z naszego naskórka i żeby nic złego na skórę, na ten nasz naskórek nie działał. Mamy też cholesterol, który, jak wiecie, bardzo fajnie dobrze odbudowuje właśnie naszą skórę, regeneruje, odbudowuje ten hydrolipidowy płaszcz, więc jak najbardziej wskazane. No i teraz, wiedząc o tym, że mamy tak dużą ilość substancji, czyli tych emolientów, tych substancji odbudowujących, nawilżających, to producent jeszcze dodatkowo zastosował fitosfingozynę. A to jest taka substancja, która ma bardzo szerokie, fajne działanie. To jest taki antyoksydant, który dodatkowo będzie wpływał na skórę w ten sposób, że będzie tak jakby hamował powstawanie, to w takim dużym ogólniku wam powiem, hamował powstawanie zaskórników, działał przeciwtrądzikowo. Czyli jeśli obawiacie się, że coś z tych substancji, które są tutaj zawarte, może na skórę zadziałać komedogennie, czyli powodować powstawanie zaskórników, a często mówi się o tym, że emolienty przez to, że tworzą ten film na naszej skórze, mogą tak wpływać, to tutaj mamy fitosfingozynę, która będzie przeciwdziałała właśnie takim reakcjom. Więc słuchajcie, mamy tutaj fajny plusik, jeśli o to chodzi. To jest też taki preparat, który stosujemy w połączeniu z wodą i to producent zaznacza bardzo dobrze, czyli po prostu zmywamy go z naszej skóry, nie pozostawiamy na naszej skórze i też, co jest ważne, omijamy okolice oczu. Mamy tutaj konserwanty, więc warto o tym pamiętać, że to nie jest produkt, który służy nam na przykład do zmywania, do demakijażu oczu. Nie, to ma być taki preparat, którym mamy po prostu domywać, oczyszczać naszą skórę. W przypadku emulsji z Cetaphil, z tego co dobrze pamiętam, to producent też tam informuje, że można ten produkt stosować do demakijażu i też można z nim zmywać oczy. Ja bym wam to osobiście odradzała ze względu na to, że mamy jednak te trzy konserwanty i mamy ten SLS, które mogą, ale nie muszą niekoniecznie dobrze działać na okolice naszych oczu, która, jak wiemy, zawsze jest, skóra tutaj jest cieńsza, może być wrażliwsza, może coś się dać. W połączeniu z kosmetykami, które mamy na powiece czy z tuszem do rzęs, mogą wychodzić różne tam nieprzyjemne sytuacje, więc ja wam osobiście odradzam. No dobrze, moi drodzy, teraz wiecie, jakie są różnice pomiędzy jednym i drugim produktem. Mimo tego, że wydawałoby się, że mamy tutaj dwóch producentów dermokosmetyków, którzy pomyśleli o stworzeniu takich emulsji do oczyszczania skóry suchej, normalnej, wrażliwej, to jak widzicie, składy tych preparatów różnią się od siebie. Jeden jest dłuższy, drugi jest krótszy. W jednym mamy bardziej, powiedziałabym, agresywną substancję oczyszczającą, w drugim mamy łagodniejsze substancje oczyszczające, ale zdrowo w jednym mamy bardzo dobrze znane, przebadane, działające konserwanty, w drugim mamy już konserwanty troszeczkę, powiedziałabym, nowszej generacji, które mogą gdzieś tam nie na każdego dobrze działać, tak jak na przykład fenoksyetanol. Nie ma zapachów i bardzo dobrze, ale teraz pojawia się pytanie, czy to są dobre kosmetyki i które z nich bym wam poleciła? No i słuchajcie, czy to są dobre kosmetyki? Powiem wam tak, na naszym rynku kosmetycznym mamy tak ogromną ilość i tak duży wybór preparatów myjących, że uważam osobiście, że można znaleźć coś lepszego. I zrobię na ten temat wam oddzielny film, gdzie zaproponuję wam takie topowe, moje topowe 5
produktów, 5 żeli myjących naszą skórę, które będą delikatnie oczyszczały skórę, które sprawdzą się przy większości typów skór, dzięki którym gdzieś tam mamy jakieś te substancje dodatkowe, które gdzieś będą fajnie działały na tą skórę już podczas samego stosowania i mycia. Więc uważam, że te dwa produkty można na nich oszczędzić. Zwłaszcza, że 236 ml tej oto emulsji nawilżającej do mycia kosztuje w Superfarm i tyle zapłaciłam, około 30 zł. Można kupić większą pojemność tego preparatu i ona kosztuje około 40 zł, z tego co dobrze pamiętam. Jeśli chodzi o emulsję z Cetaphil, to ona jest dużo droższa. Jest dużo droższa, więc tak naprawdę mamy tutaj dwa dermokosmetyki, które nie są w niskich cenach, a czy ich składy są tak rewelacyjne? No nie. Czy warto wydawać aż tak duże pieniądze na preparaty myjące? No też nie. Chociaż musicie wziąć pod uwagę to, że skóra każdego z nas będzie inaczej reagowała na różnego rodzaju preparaty. I ja Wam bardzo często podkreślam to, że jeżeli coś u mnie się sprawdza, to wcale nie oznacza, że u Was też będzie się sprawdzać. Bo Wasza skóra może bardzo różnie zareagować na substancje, które są w danym preparacie. I tak na przykład możecie pokochać emulsję nawilżającą do mycia z CeraVe lub też pokochać emulsję micelarną z Cetaphil i możecie nie widzieć żadnych problemów w stosowaniu tych dwóch produktów. Wręcz przeciwnie, możecie być zachwyceni, zachwycone ich stosowaniem i okej, bo tak działają kosmetyki. Nie u każdego będzie źle i nie u każdego będzie dobrze. Więc to musicie założyć. Natomiast świadoma pielęgnacja powinna polegać na tym, że nie patrzymy tylko i wyłącznie na skład danego kosmetyku i odrzucamy go, bo coś tam kontrowersyjnego w nim jest, ale tutaj musimy brać pod uwagę ogromną ilość czynników, a między innymi pierwszy z nich to jest znajomość swojej skóry, obserwacja skóry, znajomość tego, jak skóra reaguje na poszczególne substancje i dobieranie sobie takich produktów pielęgnacyjnych pod względem składów, by dostarczyć naszej skórze to, czego ona potrzebuje, by dać jej to, zadziałać na nią tym, co jest dla nas potrzebne, na co chcemy zadziałać, czy to oczyszczanie, czy trądzik, czy zmarszczki, czy ujędrnienie, czy wrażliwość, to jest dla nas najważniejsze. Więc widząc te dwie emulsje, ja osobiście nie zdecydowałabym się na żadną z nich. Znając moją skórę, wiedząc jak ona reaguje, czy wszystko jest, czy jakieś tam substancje kontrowersyjne lepiej czy gorzej na nią działają, przetestowałam oba, przetestowałam sobie właśnie CeraVe i przetestowałam sobie Cetaphil. Nie uważam, że są to bardzo złe kosmetyki, ale uważam, że można znaleźć lepsze. Natomiast jeśli mówimy o takich sytuacjach awaryjnych, gdzie rzeczywiście coś ze skórą się dzieje i jesteśmy po jakichś bardzo mocnych, inwazyjnych zabiegach kosmetycznych lub podczas leczenia dermatologicznego i dermokosmetyki bardzo często, pamiętajcie o tym, bardzo często są lepszym rozwiązaniem w takiej pielęgnacji niż kosmetyki naturalne, które mogą jeszcze dodatkowo uwrażliwiać, mogą jeszcze dodatkowo podrażniać skórę, która jest uszkodzona. Bardzo często jednak dermokosmetyki są najlepszym wyjściem z sytuacji. I jeśli zdarzy Wam się tak, że będziecie u dermatologa, u lekarza, który będzie wykonywał Wam zabieg, przepisywał daną kurację i zaproponuje Wam preparaty oczyszczające, czy to z CeraVe, czy z Cetaphil, to pamiętajcie o tym,
by poprosić dermatologa o to, by dodatkowo, jeśli oczywiście się na tym nie znacie, by jeszcze dodatkowo zaproponował Wam kolejne kroki w pielęgnacji, które będą wspomagały odbudowę, regenerację, odżywienie, zadziałanie nawilżająco na skórę, odbudowę tego hydrolipidowego płaszcza, cementu komórkowego, które naprawdę będą wspomagały regenerację pozabiegową, czy też regenerację skóry podczas stosowania różnego rodzaju kuracji dermatologicznych. Jak już wiecie, co jest w składach tych dwóch preparatów mających, to warto by było teraz dobrać sobie odpowiednie kosmetyki uzupełniające. Ależ się rozgadałam, jak zwykle przy kosmetykach, ale mam nadzieję, że rozwiałam Wasze wątpliwości, bo od jakiegoś czasu prosicie mnie też między innymi o wypowiedź na temat marki Cetaphil, o CeraVe, co ja sądzę i tak dalej. Słuchajcie, dzisiejszy film nie jest rekomendacją, nie jest filmem dotyczącym całościowo jednej i drugiej marki. Bo też pod jednym z moich filmów padły takie zarzuty, że gdzieś wypowiadam się o dwóch produktach i to już jest oczywiście promowanie całej marki. Nie, moi drodzy, ja dzisiaj wypowiadam się tylko i wyłącznie na temat tych dwóch produktów, a jeśli chodzi o kompleksową wypowiedź na temat marek, to za jakiś czas zrobię takie filmy i powiem Wam wtedy, czy większość kosmetyków jest dobra, czy nie. Dzisiaj skupiliśmy się tylko i wyłącznie na tych dwóch preparatach myjących, które widzieliście, na ich składach, na ich działaniu. Przedstawiłam Wam moją opinię na ich temat i co ja bym zrobiła, gdybym miała jeden lub drugi wybrać, gdybym miała nieograniczone możliwości w wyborze różnego rodzaju kosmetyków pielęgnujących, lub też gdyby była taka sytuacja, że takiego wyboru nie mam i muszę zdecydować się na któryś z nich. Koniec. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, że dotrwaliście do końca. Zapraszam Was oczywiście do oglądania kolejnych publikacji, a czekam na Wasze komentarze i widzimy się w następnym filmiku. Trzymajcie się ciepło. Pa!